Już szykują swoje piękne skrzydła, tym razem anioły z drugiego LO zagrają dla Karoliny Frontz, która choruje na zierniniakowatość Wegenera. Koncert charytatywny zbliża się wielkimi krokami. Jak zawsze przygotowano mnóstwo niespodzianek. Atrakcją imprezy będzie profesjonalny pokaz laserowy grupy Phoenix Art. Bardzo serdecznie zapraszamy na charytatywny koncert Anioły są takie ciche, który jest organizowany przez uczniów i uczennice drugiego LO imienia księdza Jana Twardowskiego w Dębicy. Jest to świetne przedsięwzięcie, bo dzielimy się swoim talentem, a przy okazji pomagamy innym. Na naszym koncercie wystąpią przede wszystkim zespół muzyczny Presto Chango, zespół Uppa, tancerze ze szkoły tańca Soul Dance oraz wielu muzyków i tancerzy z naszej szkoły, a rarytasem będzie pokaz laserowy. Zapraszamy serdecznie prowadzący Alicja Wojnarowska i Karol Krasoń. 9. koncert charytatywny Anioły są takie ciche. Dzielimy się swoim talentem, pomagając innym 15 listopada o godzinie 11 w Domu Kultury Mors. Pomagamy naszej absolwentce, która pięknie pracowała w wolontariacie, a teraz sama potrzebuje pomocy. I dla nas jest to niezwykle ważne, żeby tutaj frekwencja była duża, żebyśmy mogli jej pomóc, bo jej leczenie jest niesamowicie drogie. Natomiast to, że nasi uczniowie będą mogli się pochwalić swoim talentem, podzielić się nim i zapracować dla kogoś, jest też ważne. Po raz 9 gramy koncert charytatywny, Anioły są takie ciche, dzielimy się swoim talentem, pomagając innym, pomagając konkretnie Karolinie Frontz, która jest absolwentką drugiego LO. Karolina jest poważnie chora, potrzebuje pieniążków na dalsze leczenie i w tym ją chcemy wesprzeć. Na wydarzenie zapraszają drugie liceum ogólnokształcące imienia księdza Jana Twardowskiego w Dębicy oraz MOK. Patronat honorowy nad koncertem objęli starosta powiatu dębickiego oraz burmistrz miasta Dębicy.